Teraz jak powiem, to was pewnie rozśmieszę, ale jest... Okay, a dzisiaj nawet zauważyłam, że... Nie, jest sytuacja taka. Na wiosnę, jak pierwszy raz lochy zrzuciły małe i one tam trochę podrosły, no to zaczęły chodzić na szczemicinie, bo tutaj u was się dopiero pokazały teraz na jesień. Od miesiąca tam tak się zaktywizowały, szczególnie tam na tym placu zabaw, tam czternastka czy dziesiątka tam okopały się. I teraz tak, cały miesiąc na szczemicinie wychodziły lochy z małymi w jednym miejscu. Wychodziły w tym miejscu tylko dlatego, że one przypływały z drugiej strony Wisły. I to żeśmy też na monitoringu zaznaczyli. Normalnie przepływały, skarpa, wchodziły do góry, ryły tam garaże, tam te wszystkie te i z powrotem. I teraz tak, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa zarządził odłów. Znaleźliśmy nadleśnictwo Dąbrowa. Niedaleko. Przyjmą każdego jednego dzika, oni mają tam dużo myśliwych, dewizowych, tam strzelają, nie ma problemu, przyjmą. Samochody, my, policjanci, leśniczy, weterynarz, środki do usypiania, przez 3 dni nie przyszły. Dostały cynk. Ktoś doniósł. Teraz jest znowu wszystko przygotowane, jest znowu wszystko pod telefonem, po tych tutaj akcjach, między innymi u was, bo tu w tych miejscach, w których one się teraz pokazały, to one nigdy nie były. Tak. Nigdy nie były. A jak mówią myśliwi, którzy się znają, no to dzik przychodzi w te miejsca, które zna sam, albo genetycznie, czyli tam po matce, powiedzmy tak na to. No i teraz są dwie akcje organizowane. Jedna jest grupa pod paro, jak się pokażą, to jest w stanie uśpić to i wywieźć wszystko. A druga grupa, drugie działanie, które jest robione, to nad Wisło jest wysypywana w 3 miejscach karma i chcemy je wyprowadzić do Szynyka. Bo ostatnie takie zgrupowanie dzików, dwie takie watachy spały tutaj jak schodami na dół, tymi drewnianymi się schodzi tam do tej przepompowni, to w tych tam szuwarach po prawej stronie to się tak nadaje do tego, nie? Bo tam później te rozlewiska są, te bagna takie tam różne. No i czekamy, żeby póki one się nie przestawią na bytowanie takie w lesie typowe, zimowe, no to przyjdą tu. A w konsekwencji psy zdechły, czy zostały uśpione przez weterynarza. To też pewnie wina znowu właścicieli psa, bo te psy musiały być luzem, bo gdyby był na smyczy, to by mu się nic nie stało. A jak biegał i doskoczył do małych, locha broniąc małe zaatakowała, to się nie da.